Wracamy do kraju i przypomnę Państwu, trwa wielka policyjna obława na pedofilów. Na celowniku służb znalazło się kilkadziesiąt osób, które posiadały albo udostępniały dziecięcą pornografię. Przeszukanie miało miejsce m.in. w domu znanego doradcy do spraw wizerunku Piotra Tymochowicza. Ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Piotr Tymochowicz przy naszym telefonie, witam Pana. Witam Panią, witam Państwa. Proszę powiedzieć, jak wyglądało to przesłuchanie, bo wiemy, że to jest wspólna operacja z niemiecką policją. Zabezpieczono już kilkadziesiąt komputerów, laptopy, dyski twarde, karty pamięci i tak dalej. No cóż, ja przeżyłem coś bardzo podobnego w 2007 roku, a dokładnie 3 września 2007 roku. I z jednej strony pamiętam, jak to się wtedy rozgrywało. Teraz mam powtórkę z rozrywki. Nie chcę teraz snuć teorii spiskowych, kto za tym stoi, dlaczego, czy ktoś mi coś podrzucił, czy nie. Ja sam mam za mało informacji, natomiast no cóż, jeżeli się czemuś dziwię, to dziwię się temu, że ktoś może wierzyć, że tego typu szykany, tego typu akcje mogą być skuteczne. Znaczy, mam nadzieję, że nikt, kto mnie zna, nie uwierzy w tą akcję. Jest mi oczywiście przykro też, bo mam dwójkę małych dzieci, mam rodziców schorowanych, więc tego typu akcja w sensie humanitarnym, no to jest po prostu świństwo. Ale jest za wcześnie, żeby mówić konkretnie. Ja nie chcę też rzucać oskarżeń, kto za tym stoi, dlaczego. Ja bym tylko za pośrednictwem, wykorzystał pośrednictwo mediów do jednego, bo nie mam kontaktu do reżysera, który ostatnio nakręcił film Służby Specjalne, natomiast chciałbym prosić tego reżysera o kontakt ze mną. Tam jest poruszonych kilka ważnych wątków i myślę, że chętnie bym się spotkał. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska teraz reżysera. Patryk, wracając do tej wielkiej policyjnej obławy na pedofilów, uważa Pan, że ktoś rzucił na Pana bezpodstawne podejrzenia? No wie Pani, to jest tak, że no musiałbym być albo zboczony, a trochę znam siebie i swoje preferencje, albo musiałbym być debilem, żeby po takiej akcji w 2007 roku coś samemu ściągać czy posiadać w domu, który jednocześnie jest moim biurem w firmie. A poza tym, jakby trzecia sprawa, to prawie mnie przez ostatni rok nie było w kraju. Ja byłem poza granicami kraju. Więc tak jak mówię, nie chcę dochodzić teraz do tego, kto za tym stoi, dlaczego i w jakim trybie, bo sam mam za mało informacji. Natomiast no cóż, jak widać, każdy w kampanii wyborczej, każdy środek jest dobry do tego, żeby dopiąć do celu. Być może chodzi o to, żeby mnie wyłączyć z wyborów. Dziwnym trafem w tym samym czasie mój uczeń były, podkreślam były, bo ja z nim nie współpracuję w tej chwili, ja nie mam z nim żadnego kontaktu, ale jest w jakimś tam stopniu mu pomagałem kiedyś. Dziwnym trafem Zbigniew Stonoga, Zbigniewowi Stonodze też się wyciąga argumenty oskarżeń o pedofilię. No jest to bardzo wizerunkowo, można zabić nie tylko specjalistę od wizerunku, ale wizerunkowo można zabić każdego człowieka taką argumentacją, takimi argumentami. Czekamy dalej na rozwój sytuacji. Piotr Tymochowicz, dziękuję za rozmowę.